Cześć! Dzisiaj mam dla Was trochę nowości książkowych. Niestety nie udało mi się tych wszystkich książek przeczytać, a w zasadzie większości. I dwie z nich zaczęłam, no ale może zaczniemy od tych medycznych. Książka, którą już prawie skończyłam, jest to Ciało nie kłamie, 262 ciała, wyznanie lekarki medycyny sądowej. I jest to książka dr Judy Melinek i TJ Mitchell. Jest to książka wydawnictwa Filia, którą niedługo Wam zrecenzuję w osobnym filmie i przygotujcie się na rozdanie zarówno tutaj, jak i na Instagramie. Jest to naprawdę mega ciekawa książka, ale to jeszcze Wam o tym opowiem. Wszystkie te książki podlinkuję Wam na dole w opisie, żeby było Wam łatwiej je znaleźć. Druga książka wydawnictwa Znak, jest to Epidemia od dżumy przez HIV po ebole, Sony Sza. Niestety nie wiem, jak się czyta to nazwisko. Ta książka zachęciła mnie opiniami, zarówno na Instagramie, jak i po prostu w internecie. Naczytałam się bardzo dużo dobrych rzeczy o tej książce. I jest to książka właśnie o wszystkich epidemiach, które już minęły, ale też o tych, które mogą nam grozić i dlaczego one nam grożą. Także super, bardzo ciekawa książka. Kolejna jest to książka, którą już na pewno widzieliście na Instagramie czy Facebooku. Jest to książka Pauliny Łopatniuk, Patolodzy, Panie doktorze, czy to rak? I może kojarzycie Facebooka Patolodzy na klatce, albo może bloga. To jest właśnie książka autorki tego bloga. I nie jest to żaden poradnik, podręcznik, nic z tych rzeczy. Są tu po prostu takie historyjki, opowieści z pracy patologa. Niesamowicie wciągające i żałuję, że teraz nie mam czasu, żeby tą książkę dokończyć, bo naprawdę bardzo, bardzo wciągająca, bardzo ciekawa i mnóstwo ciekawych historii, że myślę, że wielu z Was się spodoba. I co ciekawe, są tu też obrazki, także dla wielbicieli książek z obrazkami. Nie to, żeby tutaj na każdej kartce były obrazki, natomiast jest dość dużo zdjęć i to na pewno urozmaica tę książkę. Kolejna jest to Kruche życie, historia życia i śmierci prosto z celi operacyjnej profesora Stevena Westaby. I jest to książka napisana przez kardiochirurga i on opisuje w niej najciekawsze przypadki ze swojej pracy. I również książka, którą zaczęłam czytać i nie mogę niestety jej teraz skończyć. Ale też myślę, że niedługo będzie recenzja, jak nie tutaj, to na Instagramie. Książka wydawnictwa SQN i ostatnia książka z takiej tematyki medycznej. Do ostatnich dni, zapis życia, choroby i wszystkiego, co przychodzi później. I jest to książka napisana przez osobę chorą na raka, która dostała swój wyrok i jak ona właśnie sobie z tym wyrokiem radzi. Coś niesamowitego, naprawdę. Tą książkę zdążyłam już przeczytać i jest tak wzruszająca, tak niesamowita, pełna emocji. Nie wyobrażam sobie tego, jak ta osoba musiała się czuć, bo jest to po prostu okropne. No ale cóż. I to, jeśli chodzi o książki medyczne, to tyle, ale mam tutaj jeszcze kilka książek, które wydaje mi się mogą Was zainteresować. Pierwsza z nich jest to Pilot ci tego nie powie. Wszystko, co warto wiedzieć o lataniu samolotem. Książka wydawnictwa Muza, napisana przez Patryka Smitha, przez pilota. I dowiadujemy się z niej tego wielu różnych ciekawostek na temat latania. O tym klaskaniu po wylądowaniu na przykład. O tym, które miejsca w samolocie warto zająć. O tym, czym są turbulencje. Jak one na nas mogą wpłynąć i jest to książka naprawdę niesamowicie ciekawa i myślę, że każdy, kto lata samolotem, powinien sobie taką książkę przeczytać. Może nie zabierać jej do samolotu, bo są tu też niektóre takie momenty, które mogą niejednego człowieka wystraszyć. Niemniej jednak książka jest niesamowicie ciekawa i zdecydowanie godna zainteresowania, a wydaje mi się, że dość mało reklamowana, bo ja jej praktycznie prawie nigdzie nie widziałam.
Teraz najgrubsza książka z tych wszystkich, czyli Leonardo da Vinci Waltera Isaacsona, autora bestsellera Steve Jobs. Ta książka ma prawie 800 stron. Nie wiem jak Was, ale mnie zawsze życie Leonarda da Vinci fascynowało. Był to niesamowity człowiek, który... No jego życie było po prostu tak pasjonujące i wielu faktów z jego życia nie znamy, bo w szkole uczą nas tylko troszeczkę dosłownie. No zresztą widzicie 800 stron książki ze zdjęciami, z obrazkami, także już się nie mogę doczekać, aż przyjdą jakieś święta dłuższe, wolne, żebym właśnie mogła tę książkę przeczytać. Książka podobno niesamowicie wzruszająca, której jeszcze nie czytałam, ani złego słowa, Uzodinma Iweala, tak mi się wydaje, i jest to książka o synu nigeryjskich imigrantów, o jego ciężkim życiu, bo nie spełniał wymagań swojego ojca, oczekiwań właściwie swojego ojca. Wyróżniał się też wśród przeciętnych ludzi i to jego życie było niesamowicie ciężkie, ale no. Książka nie jest gruba, także jeżeli ktoś lubi takie smutne, ale wnoszące bardzo dużo do życia książki, to jak najbardziej polecam. Pamięć nieulotna, Edward Snowden, tego pana wszyscy znamy. Zresztą ja Wam część z tych książek ostatnio też pokazywałam na Instagramie, także jeżeli mnie tam śledzicie, to może już widzieliście, a jeżeli nie śledzicie, to link zostawię Wam na dole w opisie. I jest to książka o tym, dlaczego on podjął decyzję taką, a nie inną, o tym, w jaki sposób i dlaczego jesteśmy inwigilowani. I jest to książka, którą też właśnie z przyjemnością przeczytam. I teraz jeszcze na koniec dwa thrillery. Pierwszy z nich to jest Sadie, Courtney Summers, i jest to książka o dziewczynie, która poszukuje zabójcy swojej siostry. Jest to książka, która już Wam właśnie pokazywałam. Jest bardzo fajnie zawiniętą, dostałam ją bardzo fajnie zawiniętą w nitkę. Bardzo mi się to podoba. Taki prosty, prosta rzecz, a cieszy, że tak powiem. Także książka jedna i to jest książka wydawnictwa Winidia. I ostatnia książka wydawnictwa Muza, Sieci widma Leszka Hermana. Ja tego autora jeszcze żadnej książki nie czytałam, a ma już na swoim koncie wiele bestsellerów, także jestem tym bardziej ciekawa. Książka dzieje się w wielu różnych miejscach, także tym bardziej powinna być ciekawa i wciągająca. I to już wszystkie książki, które chciałam Wam pokazać. Jestem ciekawa, czy taki film jest dla Was też ciekawy i przydatny. Także jeżeli ten film Wam się podobał, nie zapomnijcie o kciuka w górę, o subskrypcji i do zobaczenia. Cześć!